Święto Niepodległości w Gdyni zaczyna się podniesieniem wielkiej gali banderowej na ORP Błyskawica i innych statkach cumujących w basenie prezydenta. Miasto szykuje się do corocznej Parady Niepodległości, która tu w Gdyni jest zawsze radosna i kolorowa niezależnie od pogody. Na skwerze Kościuszki, gdzie znajduje się pomnik żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie oraz pomnik polskiego marynarza, odbędzie się oficjalna część dzisiejszej uroczystości. Motocykliści, którzy tłumnie zjawiają się na gdyńskiej paradzie, udają się na miejsce zbiórki. Z głośników rozstawionych wzdłuż ulicy 10 lutego płyną dźwięki pieśni patriotycznych. Na ulicę Gdyni wyruszyły całe rodziny, od najmłodszych do najstarszych. Uczestnicy parady gromadzą się w pobliżu dworca. Stąd wyruszy o godzinie 12 barwny pochód. Podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej po pochodzie zaciągną wartę przy pomniku polskiego marynarza. W pochodzie ruszy również grupa słuchaczy Akademii Morskiej. Grupa młodzieży z 14 gimnazjum przygotowała fantazyjne nakrycia głowy w biało-czerwonych barwach. Paradę otwierać będzie czarna limuzyna, a w niej sam Józef Piłsudski i wiceadmirał Porębski. Te radosne gazeciarki będą rozdawać gdyński Kurier Niepodległej. Limuzyna z marszałkiem Piłsudskim i admirałem Porębskim budzi ogromne zainteresowanie. A teraz popatrzmy i posłuchajmy, jak przebiegała gdyńska Parada Niepodległości. Dziewczyny z grupy teatralnej w strojach z lat 20. W tym roku parada ruszyła bez opóźnień o godzinie 12. 94. Gdyńskich. Witam marszałka Józefa Piłsudskiego, który przewodzi paradzie, tak jak przewodził walce o niepodległą, wolną Polskę, która po 124 latach zaborów odrodziła się jako druga Rzeczpospolita Polska. Polakami. Dla Polski rozpoczęła się era, na którą czekamy od przeszło stulecia. 11 listopada 1918 roku Józef Piłsudski objął dziedzictwo nad Polską. To największy skarb naszej niepodległości. Gdynia stanowi własność duchową i własność pracy, wysiłku z takim niezmierzonym trudem zabranego kapitału całego społeczeństwa polskiego. Nikt nie jak właśnie tu, na brzegach Morza Bałtyckiego. Tam wśród Bałtyku mogą powstać pierwiastki budowlanu. Może zaistnieć sprawdzian uzdolnienia lub twórczej pracy w organizacji państwowej. Pierwsze miejsce w programie tym zajmuje właśnie... Zbliża się właśnie do nas artystyczne czoło naszej tegorocznej parady. Budowa Kalusza to przede wszystkim czas budowy Gdyni, Gdyni jako miasta portowego. 28 listopada 1918 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał dekret, rozkaz Piłsudskiego i decyzja tego zostały początkiem nowej historii.
Viva Polska! I morski. Oto symboliczny obraz pokazujący nasze piękne miasto Gdynię morską, która w latach sprzed wojny. Witamy marynarzy, którzy w tej chwili, proszę Państwa, widzę, mają jakiś niewielki dancing i prawdopodobnie odbywa się to właśnie w Rivierze. Witamy również kapitana! Drodzy Państwo, kapitan macha do Was, koniecznie mu odmachajcie. Patrzeć kamieniami, nawet wtedy, gdy dochodzi do bratobójczych walk na ulicach miasta. W grudniu 70 roku w krwawych wydarzeniach zginęli stoczniowcy gdyńscy zbuntowani przeciwko władzy ludowej. Nie zapominając o tej mrocznej historii i bolesnej walce o wolność, oddajemy w paradzie kolejnym ruchomym obrazem jednak to, co było głosem wolności w tamtych czasach. Fenomen polskiej muzyki rockowej, która wprost lub omijając komunistyczną cenzurę, śpiewała o wolności. Powitajmy również w tym przepięknym białym samochodzie naszą gwiazdę rocka. Logiczny. Stocznie, firmy brokerskie, transportowe i spedycyjne, z branży budowlanej, elektronicznej, telekomunikacyjnej, finansowej i nowoczesnych technologii. Gdynia posiada 8 szkół wyższych, w tym Akademię Mocy. W 2010 roku powstała Gdyńska Szkoła Filmowa, miejscu międzynarodowych spotkań i wymiany handlowej. Nasze miasto staje się nowoczesnym ośrodkiem gospodarki morskiej. Melodia. Przy miejskich uroczystościach patriotycznych bierze udział w wielu przeglądach i konkursach, zwiedziła już prawie całą Europę. Prezydenta Wojciecha Szczurka, włodarza Gdyni i jego gości. Witam Akademię Marynarki Wojennej imienia bohaterów w Westerplatte. Kształci studentów wojskowych i cywilnych oraz kadry marynarskie. Witamy Akademię Morską, pierwsza w dziejach Polski szkoła morska, mająca kształcić oficerów marynarki handlowej. W Gdyni od 3-Miejska Grupa Rekonstrukcji Wielkiego istnieje od roku 1905 zespołu pieśni i tańca Gdynia oraz chóru męskiego Dzwon Kaszubski. Są był porucznik Józef Dambek. Witamy Państwa serdecznie. Wychowaniem młodzieży w wartościach religijnych, patriotycznych, rodzinnych i w zamiłowaniu do przyrody. Pazerskich Leśna Szkółka imienia Henryka Wieczorka. Z
Dziękuję, dziękuję. Witamy na paradzie. A to grupa z 14 gimnazjum, którą sfilmowałem przed rozpoczęciem parady. Witamy drugie liceum ogólnokształcące. Mikołaje na motocyklu. Co roku w grudniu zbierają pieniądze na obiady dla ubogich dzieci. Tej grupy nie muszę przedstawiać. Bardzo liczna jak co roku grupa gdyńskich motocyklistów. Witamy Państwa na naszej paradzie. Paradę zamyka bibobus, oryginalny sposób na spędzenie wieczoru panińskiego i kawalerskiego. Na ulicach sporo biało-czerwonych barw. Rozpoczyna się oficjalna część uroczystości pod pomnikiem polskiego marynarza. Panie admirale, dowódca kompanii poruczyk Telego pelduje. Kompanię honorową Akademii Marynarki Wojennej do uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Rozkazu nastąpi armatni salut narodowy składający się z 21 salw. Kompania, baczność! Rozkaz dowódcy marynarki wojennej numer 124 w sprawie obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Kompania, spocznij! Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem dla całej Europy, ale przede wszystkim dla Polski, która przez 123 lata pozbawiona suwerenności i wolności pozostawała w uścisku trzech zaborców. Przez cały ten długi okres niewoli wciąż żywa była myśl o niepodległym państwie, które dzisiaj obchodzimy. Jest doskonałym momentem do wyrażenia czci wszystkim bohaterom i wielkim postaciom, dla których walka o niepodległość stała się priorytetem ich życia. My, marynarze, spadkobiercy chwalebnych zwycięstw, nie zapominajmy o bohaterskich przodkach. Niech będą oni dla nas przykładem ofiary i prawdziwego oddania służbie. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości składam kadrze, rezerwistom, emerytom, kombatantom, weteranom i pracownikom wojska serdeczne podziękowania za trud, wysiłek i wyrzeczenia poniesione na rzecz sprawnego funkcjonowania marynarki wojennej. 15 listopada rozkazuję podnieść wielką galę banderową na okrętach marynarki wojennej. Dowódcy ORP Błyskawica oddać w dniu 11 listopada 21 strzałów armatnich. Rozkaz podpisał. Kompania, baczność! Dowódca, admirał floty, Tomasz Matea. Kompania, spocznij.
Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców pod pomnikiem polskiego marynarza. Żołnierze Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie składają radni miasta Gdyni na czele delegacji prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Akademia Polska w Gdyni, kwiaty składają władze uczelni. Młode harcerki zmęczone paradą urządziły sobie mały biwak na skwerku. A ten mały obywatel już teraz wykazuje ogromne zainteresowanie starą armatą stojącą przed budynkiem dowództwa marynarki wojennej.